Książka Jesteśmy nie jest książką historyczną, chociaż opowiada o pewnych wydarzeniach historycznych. To jest książka o nas tutaj, o ludziach żyjących w Polsce, jak my postrzegamy, widzimy, widzieliśmy i jak chcemy postrzegać ludzi, którzy wyemigrowali. Kim oni są? Czy tu przyjeżdżają? Co myślą o Polakach? Co myślą o sobie i swoim wyjeździe? Jacy są? To jest książka Jesteśmy. Jak każda właściwie, książka nie powstaje natychmiast. To jest tak, że człowiek chodzi z tym pomysłem właściwie latami. O filmie, który zrobiłam ciut wcześniej, Dworzec Gdański, myślałam od kilkunastu lat i zbierałam materiały. O książce zaczęłam myśleć po zrobieniu filmu Dworzec Gdański. Wtedy nawiązałam trochę znajomości, bo większości ludzi nie znałam. Znałam bardzo dużo osób tutaj w Polsce, które nie wyjechały, ale zupełnie nie znałam osób, które wyjechały w tym 68 roku. Pierwsze poznałam w Aszkelonie, jak pojechałam robić film. A potem zaczęłam szukać przez znajomych, znajomych. To wcale nie było proste. Chciałam pokazać jak najwięcej osób, które wyemigrowały z tak zwanej prowincji, z wrocławskiego, ze Śląska, z Gliwic, z Sosnowca, ze Szczecina. I ci ludzie bardzo się rozpierzchli po całym świecie. Bardzo trudno było ich odnaleźć. Nie odnalazłam wszystkich. Zebrałam do książki 36 relacji. One w jakiś sposób oddają charakter tych wyjazdów i myślenia o tym, co się zdarzyło teraz i co dalej w Polsce jest. Jak Polska o tym pamięta. Jest 300 zdjęć osób, które wyjechały z krótkimi biogramami. Myślę, że to pozwoli tak ogarnąć tą rzeszę 15 tysięcy mniej więcej osób, które wtedy opuściły Polskę. Pozwoli zorientować się, co to są za ludzie i co myślą. To był właściwie Jesteśmy, to był właściwie najprostszy tytuł, który mi się nasuwa. Ja w ogóle lubię proste tytuły. I najbardziej, najdłużej chyba myślałam nad pierwszym Oni. Potem było My, Byli, to się nasuwało sami. Są weszło jakoś tak zupełnie też naturalnie. Jesteśmy. Obudziłam się i pomyślałam sobie, że jesteśmy. Mimo, że wiele osób wyjechało i te osoby wyjechały, to jednak jesteśmy tu. Wszyscy razem. Oby. Wszyscy razem. Wydaje mi się, że to jest też tytuł, który pozwala na takie różne interpretacje i nie wykluczam żadnej. Każda interpretacja jest dobra. Ale ma czas teraźniejszy i na tym czasie teraźniejszym zależało mi.